Dzisiejszy trening klatki piersiowej zaczynamy od spojrzenia na przygnębioną Anię Bałazy, która walczy ze swoim zmęczeniem na steperze i zbliżenie na jej piękne ramię, które sobie właśnie lekko podrysowała tatuażem. Jeszcze nie wiemy, jakie to będą oznakowania. Jest 10 po 9. Dość późna pora wieczorowa, ponieważ wróciłem swoich wyjazdów szkoleniowych. Trenujemy z Piotrkiem klatkę piersiową. No, troszeczkę zarzuciliśmy ciężaru. Jak to jest, to zwykle bywa. Akurat Hubert nigdy nie miał okazji mi pomagać. Troszeczkę nie wie, jak tutaj mi dopomóc. Jednak te chwyty tutaj trzeba mieć wcześniej dograne. Co i jak się robi. Piotrek dokonał wyboru i zaczyna trenować z intensywnością kontrolowaną, czyli ciężary, które lepiej odczuwa. Też kiedyś byłem w takim punkcie, wolałem się skupić, zrobić coś dokładnie. No teraz już potrafię też kontrolować ciężar, znaczy kontrolować ruchy z dużym ciężarem. I jeśli tylko siła mi pozwala, to dokonuję możliwości takich, że trenuję z większym ciężarem. No ale to też trzeba odczuwać, kiedy taki dzień będzie. Skos, taki jak widać, wybieramy wąską ławkę, żeby nam nie haczyła tutaj w łopatki. Staramy się nie odrywać kręgosłupa, czyli nie robić takich wygięć typowych, że ktoś robi klatkę górę, a właściwie nogi ma tak uniesione, że prawie jest w poziomie. No i amplituda ruchu. Ja tutaj tak troszeczkę inaczej odczuwam, chyba było w moim ruchu widać, że to jest to napięcie, bo tutaj mi się wydaje, że Piotrek dość mocno rozciąga, ale traci napięcie jeszcze jednak w tym ruchu wstecznym. Ale to tylko moje spostrzeżenie, być może nie traci. Trzeba było go zapytać. Przeszliśmy kolejno na maszynę Master Sport, tutaj wyciskanie też akcentujące górną część klatki piersiowej. Fajnie, bo tutaj w tej maszynie te ramiona się delikatnie zjeżdżają do środka. No przy takich większych obciążeniach też jednak czuć triceps tutaj przy tym takim ustawionym mocnego kąta, gdzie rozciągamy klatkę piersiową, no ale nie da się tego ominąć po prostu, bo jest to rozciągnięcie dość mocne i ten zjazd tutaj ku środkowi klatki piersiowej też jest bardzo mocno zaakcentowany. Kolejno odwrócona maszyna na barki z Olimpu. Dość duże rozciągnięcie, takie imitujące rozpiętki. No i tutaj ja tam troszeczkę większe ciężary od Piotrka zastosowałem. Chodzi o to, żeby też utrzymywać napięcie z dolnego punktu, z punktu rozciągnięcia i dochodzić do punktu ściągnięcia. Robiliśmy to w serii łączonej z pompkami, z imitacją pompek na poręczach, czyli taką maszyną, której się robi i triceps, i biceps. Tułów lekko pochylony do przodu, tak żeby ten dół rozciągać jak najbardziej. No moja sylwetka będzie też troszeczkę inaczej wyglądała. Ja staram się wyeliminować pracę tricepsów jak najmocniejszym tego, no w takim największym punkcie. Tu z kolei w tej maszynie staram się nie zarzucać ciałem, tylko łączyć punkty tutaj w końcowej fazie z momentem zatrzymania, gdzie ten środek najbardziej odgrywa rolę tutaj końcową. No i to napięcie kontrolować, czyli nie pracować w ogóle ramionami, nie zginać ramion w łokciach jeszcze bardziej niż są zgięte. No generalnie połączenie takich ćwiczeń, co daje. No tutaj też środek pracuje, dalej jest spinana góra. No może mniej dół, ale dlatego ten dół tutaj akcentujemy właśnie tym połączeniem i ja tutaj sobie tak dopasowuję tułów, że
maksymalnie mi ściąga ten dół. Akurat tak nogi mam zaparte, że tego może nie widać, ale no, na innej maszynie nie da się osiągnąć takiego celu, więc to jest jedyne rozwiązanie, żeby ten dół był tak pobudzony.